potem przyszli związkowcy, żeby zagłuszać, nie wiem czy zagłuszać prawdę, zagłuszać nas, ale na pewno nie po to, żeby dowiedzieć się prawdy. Jest z nami też pan prezes grupy Tauron, może będzie miał okazję coś powiedzieć, a my tu zgromadziliśmy się po to, żeby z wielką troską porozmawiać o tym, co dzieje się za naszymi plecami, dlaczego nowoczesny blok energetyczny, który został wybudowany kosztem 6,5 miliarda złotych, znowu nie pracuje. My nie wiemy, czy to awarie, czy odstawienia, planowane, nieplanowane, czy to węgiel dobrej jakości, czy złej. Chcemy właśnie poznać prawdę od decydentów grupy Tauron, jak również ministra aktywów państwowych, który powinien nam takie informacje udzielić. Kłopotem z tego, co słyszymy, jest na pewno węgiel złej jakości. O tym mówi prezes grupy Rafako. Dzisiaj wiemy, że ta elektrownia jest zaprojektowana na węgiel z Jaworzna. Tego węgla z Jaworzna nie ma. Dostarczany jest z innych kopalni, ale już nieodpowiedniej jakości, jak również podobno z Indonezji. Nie wiemy, jaka jest prawda. Dobrze, gdyby Tauron komunikował o tym, jak to wygląda, no i minister Sasin. Jeżeli to dalej słychać, bardzo prosimy pana posła Marka Sowy o zabranie głosu. Szanowni państwo, od kilku... Nie, muszę skomentować. Ale może pan skomentuje... Ale nie można nie tolerować kłamstwa. Ale jakie kłamstwa? To są kłamstwa. Panowie wpisujecie jakąś rosyjską propagandę. W rosyjską to się panu związkowcy pana wpisują. Nie ma węgla, proszę zobaczyć, to jest 104 tysiące ton. Minimalny stan zapasów to jest 58 tysięcy. To jest nieprawda. Potem pokazujecie jakieś śrubki, gadacie jakieś głupoty. Pozwólcie nam pracować i dokończyć pracę tego bloku. A dzisiaj nie ma żadnej awarii, to jest odstawienie w trakcie ruchu regulacyjnego. I kończymy wspólnie z Rafako inwestycje i do końca października mamy na to czas. Proszę nie pytać głupot i nie straszyć Polaków. Szanowni państwo, inwestycja, jak państwo wiecie, miała zostać skończona do końca 2019 roku i ten blok energetyczny od 2 lat powinien produkować energię. Niestety produkował zaledwie pół roku, a bez przerwy jest ciągany awariami. W ostatnich tygodniach mamy do czynienia z wymianą medialną publikacji. Prezes Rafako, pan Radosław Domagalski-Łabęcki, notabene nieprzypadkowa osoba bardzo blisko związana z Prawem i Sprawiedliwością. Od 2016 roku pełnił funkcję wiceministra rozwoju w rządzie Beaty Szydło, był najbliższym współpracownikiem premiera Morawieckiego, był prezesem PGHM, był członkiem Polskiej Grupy Zbrojeniowej i wielu innych i pełnił również wiele innych funkcji. Od roku 2020 pracuje w Rafako i on oskarża tak naprawdę grupę Tauron, zarzucając im 2 kluczowe elementy. Po pierwsze niekompetencje, brak fachowców w elektrowni Jaworzno i drugi element złej jakości węgiel. Jaka jest prawda? Będziemy chcieli się dowiedzieć jutro w trakcie naszej kontroli poselskiej w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Spółka Tauron nie chce udostępnić dokumentów wymiany korespondencji, która jest prowadzona między firmą Rafako a Nowe Jaworzno. My będziemy chcieli się dowiedzieć w ministerstwie, bo wiemy, że te pisma były kierowane również tam. Chcemy wiedzieć, czy faktycznie jest tak, jak mówi prezes Rafako, że błędy są całkowicie po stronie grupy Tauron. Ja chciałbym jedną. Zaraz pan powie. Dobrze, ale ja bym prosił nie oszukiwać ludzi. Ale to jest pismo. To jest wyraz naszej troski, chcę powiedzieć. Wspólnie z panem posłem Saługą. Jak przeszkadzają nam. Jutro meldujemy się w Saługa, niestety, nie zagłuszycie tutaj pan, prawdy pan poseł, o... Tak. Nie zagłuszycie, nie macie szans. Dlatego to samo. Żadne trąbki nic nie pomogą. Dlatego to państwu mówię to samo. Tu są pracownicy, to są żywi ludzie. Żeby państwo wiedzieli. Ale my w ich interesie tutaj stoimy w przeciwieństwie do was i związkowców Solidarności.
części. Nikt państwa pan nie się prosił, myli tutaj. Nikt państwa nie prosił tutaj i w imieniu tych wyborcy pracowników, nas, których... Proszę pana, bronią, proszę pana, proszą, największe organizacje związkowe, Tauron Wytwarzanie i tak samo w Nowej, bo no, grupa Tauron, to jest moja organizacja i reprezentuję tą organizację i w imieniu tych pracowników, którzy są w mojej organizacji, tak samo jak największej organizacji Solidarność, mówię państwu, że państwo kłamią. Ale, jeszcze, ale przede co? Wszystkim ja chciałbym się odnieść do ostatnich informacji, tak? Proszę. Czy prąd już potaniał, jak pan ostatnio tu był w wypowiedziach? Podobno, jeżeli blok energetyczny NJGT nie chodził, pan mówił, że dlatego jest prąd drogi. Prąd ostatnio był produkowany przez elektrownię. Czy prąd potaniał? Nie, to jest populizm, którym pan się opiera i kłamie pan medialnie społeczeństwo, żeby tylko ugrać gierkę polityczną. Ci pracownicy na dzień dzisiejszy chcą pracować. Na dzień dzisiejszy blok, jak państwo widzą, ma węgiel. Na dzień dzisiejszy w instalacji są elementy do wyłapywania ferromagnetyków, puszek i stali. Jeżeli ktoś politycznie wykorzystuje państwa, żeby ugrać swoje, to proszę to załatwiać poza miejscem pracy. Pozwolić tym ludziom pracować i pozwolić zadbać o suwerenność energetyczną i o energetyczne zapotrzebowanie zgodnie z tym, co możemy produkować. Bo my w kraju, my w Jaworznie, co pan doskonale chyba wie, dzięki tej elektrowni, dzięki Tauron Wytwarzanie, mamy niesamowite wpływy do budżetu. Pan chyba zapomina, kto pana wybrał, bo pan działa przeciwko Jaworzu. Ja wiem, że pan z Małopolski, bardzo fajnie ja pan jestem przyjeżdża. Z gminy Chełmek. Przyjeżdża na moim terenie, jestem mieszkańcem gminy Górniczej. Tak na terenie, jest, to ja której się również, bardzo cieszę, na terenie się również, bardzo cieszę, bo na pan terenie chyba rozumie, również, jakie podatki wpływają do gminy i ile osób, które zarabia w tej elektrowni, zarabia w tej kopalni, która jest nieopodal, odprowadza potem swoje wynagrodzenia do lokalnych społeczności. Ale my czy mamy kciuki, my mówimy to samo. To proszę nam nie przeszkadzać, po raz kolejny mówię. My chcemy zagwarantować, żeby blok był uruchomiony. Mamy dużą szansę dzięki temu, że sprawnie poszła inwestycja pod koniec, pod względem modernizacji bloku, pod względem przygotowania na wszelkiego rodzaju paliwa, wszystko zostało dotrzymane. Państwo na dzień dzisiejszy pod wpływem impulsu, który gdzieś politycznie zaczyna działać, robią sobie państwo PR pod względem nowych wyborów. Nie PR, nie, tylko wie pan. Ja wiem, o co chodzi. Ja tu mieszkam, ja patrzę, kiedy ten... jest przykro, no właśnie, no. Bo pan się nie się identyfikuje z Jaworznem. No, bardzo mi jest przykro. Bardzo pan... I pan wykonuje populistyczne tylko... No, mam prawo, tak jak społeczeństwo tutaj, mam prawo głosować na osoby, na które chcę głosować. I mam prawo panu powiedzieć, że pan kłamie ludzi. To też mam prawo. Proszę i jako związkowiec, jako osoba. I proszę państwa, nie podoba mi się, że ci ludzie tutaj nie wiedzą, jak będzie wyglądało jutro, a przez kilka osób, które działa politycznie w tym kraju, zaczynamy blokować po pierwsze miejsca pracy, po pierwsze przyszłość dla społeczeństwa i po trzecie ceny, które mogą być urentownione i generalnie obniżone dzięki naszej krajowej energetyce. Dziękuję. Szanowni państwo, my w naszej organizacji zwracamy się do pana Sasina o informację, aby udostępnił nam pisma przekazane od Rapaku. Jak państwo widzicie, związkowcy Solidarności za wszelką cenę starają się zagłuszyć, ale nie zagłuszą prawdy o tym, że elektrownia Jaworznia stoi. Dziękujemy.